projektantka Ewa Minge. W Polsce trochę niedoceniana, a za granicą odnosi same sukcesy. Już niedługo ukaże się jej autobiografia, a do końca roku zamierza otworzyć sieć swoich butików w całej Polsce. Dziś jesteśmy z kamerą Słonecznej TV na otwarciu takiego salonu w Radomiu. Skąd pomysł na sieciówkę i co będziemy mogli znaleźć w salonach? Skąd pomysł na sieciówkę? Ja myślę, że Polki zasługują na to, żeby mieć dobrą polską markę modową, która tak naprawdę sprzedaje się już mocno w tej pierwszej linii na świecie. Ja jak gdyby tworząc i robiąc swój biznes ponad 20 lat temu, wpadając na ten pomysł, doszłam do takiego wniosku, że przyjdzie kiedyś taki czas, że chciałabym mieć markę sieciową, czyli podzieliłam sobie od razu z samego początku, budując swoją markę, na trzy linie. Ewa Minge Milano, to się stało wtedy, kiedy się przeprowadziłam częściowo do Mediolanu. No i trzecią, Femstage Ewa Minge. To marka, która była przygotowywana przez 3 lata i to nie chodzi tutaj o przygotowywanie tej kolekcji, ale jakby filozofię marki, poszukiwania. Marka, która troszkę się wywodzi z backstage'ów pokazów modowych, dlatego że modelki na świecie, które z nami współpracują, jakby ukierunkowywały nas swoimi reakcjami. Ja patrzyłam, na co one najbardziej zwracają uwagę, kiedy jest takie wow i chodzą, się nie chcą z tego rozebrać. I jakby mniej więcej w tym kierunku szłam, żeby to była marka taka, w której można pójść na wybieg, można się zabawić w modelkę, marka, która będzie w każdym wieku, marka, którą będzie można łączyć, tak jak ja mam dzisiaj na sobie pierwszą linię Ewy Minge, to są spodnie i Femstage'a, z którego praktycznie w ogóle nie wychodzę. Pierwsze, co zrobiłam, jak weszłam do sklepu, to zobaczyłam, że wreszcie przyszły nowe różowe jeansy, których jeszcze nie było, jak byłam na poprzednim otwarciu. Już je natychmiast muszę mieć. Czyli ja jestem zawsze dowodem na to, że tą markę, którą tworzę, to tworzę z myślą o szerokiej grupie kobiet. Sama ją noszę, nie noszę innych marek. Chciałabym, żeby Polki były fajnie ubrane, żeby mogły sobie pozwolić na niewysokie ceny, te ceny są bardzo przyjazne, żeby mogły kupić więcej niż jedną rzecz w sezonie, żeby to nie były tylko i wyłącznie rzeczy okazjonalne, ale właśnie rzeczy proponujemy im również weekendowe. Ubieranie się powinno być zabawą, powinno być możliwością wyrażenia samych siebie. My się powinniśmy w tym dobrze czuć i im będziemy bardziej barwni, dziwni, pojechani, tym lepiej z mojego punktu widzenia. I w ogóle bym się nie zastanawiała nad szerokością obcasa, długością sukienki. Oczywiście, jeżeli ktoś się chce trzymać katechizmów modowych, które są bardzo przyjazne, dobrze pokazane, proszę bardzo, niech się bawi w tą modę, będzie trendseterem, rzeczywiście osobą, która wyprzedza wszystkie trendy, pierwsze nosi, pokazuje. Natomiast prawda jest taka, że ta wielka moda i ta mniejsza moda zapożycza i inspiruje się najbardziej ulicą. Czyli wszystko, co moda pokazuje, ktoś pierwszy gdzieś prawdopodobnie pokazał na ulicy. I jest to znane, że osoby, które zajmują się markami modowymi i przygotowują pewne inspiracje, kierunki, w których powinna pójść marka modowa, siadają na takich ulicach jak Londyn, Nowy Jork, Tokio, właśnie mniej Paryż, właśnie mniej Mediolan. I na tych ulicach przyglądają się, jak chodzą ubrani ludzie, jak chodzi ubrana młodzież. Poszukują jakiegoś takiego wspólnego środka i czegoś, co się wyczuwa, że ludzie lubią. To jest tak troszkę jak ze smakami, wyszukiwaniem w potrawach smaku, tak? Czyli to, po co się sięgnie najczęściej, to, co jest najlepiej sprzedawane w danej restauracji, będzie w jakiś sposób zawsze modyfikowane i zawsze będzie w tym menu. Podobnie jest z modą. Jestem zachwycona kolekcją przede wszystkim. Właśnie kupiłam 4 t-shirty z kotami Ewy, Hadesem i Felką i uważam, że jest po prostu rewelacja. Także myślę, że to będzie się cieszyło bardzo dużym popytem, dlatego że są to bardzo modne, bardzo fajne rzeczy i niedrogie.
Piękne materiały, elegancja, jakość. Coś innego. 100%, tak. 100%, fantastycznie. Jakościowo, fason ciekawe i przede wszystkim jakość materiału. Super, naprawdę rewelacja. Jest w czym wybrać. Każda kobieta coś dla siebie tutaj znajdzie i odnajdzie. Będzie się czuła wyjątkowo i perfekcyjnie. Projektantka Ewa Minga. W Polsce trochę niedoceniana. Dobra.